Hej, hej, hej! Dzisiaj mam dla was recenzję dosyć, można by powiedzieć, że pięknej i smutnej i ślicznej zarazem książki pani Weroniki Tomali. Jest to Powrót wroga, niebezpieczna miłość. Książkę mam od wydawnictwa Lovebook i swoją premierę miała 12 lipca 2023 roku. I słuchajcie... Od razu Wam powiem, że naprawdę polecam wszystkie książki autorki, gdyż uwielbiam ciepło i ból, który zawsze towarzyszą postaciom. Wiecie, tutaj ich problemy wywają naprawdę zatrważająco prawdziwe i każda scena, która się tutaj przewija, jest bardzo przepełniona emocjami. Książkę czytamy z punktu widzenia postaci, więc tak naprawdę wiemy, co myślą, co ich boli oraz czego się obawiają. Autorka często w swoich powieściach zaznacza, że bohaterzy kierują się przeczuciem. Rozum zawsze z nimi walczy, nakazując myśleć racjonalnie, ale sumienie i ten wewnętrzny głos toczą z nim grę, którą no, zawsze wygrywają. Wiecie, właśnie one tutaj nakazują zatrzymać się mężczyźni i zobaczyć, dlaczego w ekstremalnie mroźnych warunkach ktoś stoi na przystanku. W momencie, kiedy widzi, że jest to kobieta w ciąży, no, chce ją tylko podwieźć. Jednak jej rozpaczliwy krzyk sugeruje, uu, że rozpoczęła się akcja porodowa. Telefon niestety pokazuje brak zasięgu, a intensywność skurczy się tutaj na sile. Wiecie, w jego głowie pojawia się pierwsza lepsza opcja, żeby najlepiej zawiesić do pierwszego, lepszego szpitala. Kobieta niestety nie godzi się na to. Lamentuje, że ich tam zabiją. No, mamy tutaj podkreśloną intensywność emocji, gdyż oboje tak naprawdę nie wiedzą, co mają w tym momencie zrobić. On nie zły na siebie, że w ogóle się tutaj zatrzymał, gdyż chciał spokojnie dojechać do domu i sobie odpocząć. Ona jest mocno przerażona, wciąż powtarza, że on ich wykończy, a my tak naprawdę długo nie wiemy, kim jest on. Z zapisu wnioskujemy, że jest wpływowym człowiekiem, który odbierze jej skarb. W pewnym jednak momencie ich myśli zamierają, gdyż no, przychodzi na świat dziewczynka. Niebawem podjeżdża karetka i Franku jest pewien, że jego problemy dobiegły już końca. Sam nie wie dlaczego zostawia jej swoją wizytówkę, a ona zaciska ją, jakby od tego miało zależeć jej życie. I wiecie co? Po całym starzeniu mężczyznę zaczynają męczyć koszmary. On nie wierzy w ich znaczenie, ale przeczucie nakazuje mu być na coś przygotowanym. No nie spodziewa się, że nadejdzie dzień, w którym ona stanie pod jego drzwiami, właśnie z tą dziewczynką w dłoniach. Jeszcze nie wie, że musiała zniknąć, i od teraz całe jego życie się tutaj zmienia. Ach, powiem Wam, że szok. Dalsze losy bohaterów pozostawię najlepiej w tajemnicy, ale uwierzcie, że warto je poznać. Tą opowieść czyta się wręcz na jednym wdechu. Nie mamy tutaj podpowiedzi, co może się wydarzyć, dlatego nie wiemy, co ich spotka, ani tak naprawdę ile jeszcze przyjdzie do nich problemów. Z pewnością działają instynktownie. Jakiekolwiek emocje, które wydzielają w kierunku drugiej osoby, są jakby wyczuwalne nawet przez nas. W chwili bezpieczeństwa potrafią się tutaj łapać jak tonący brzytwy, wręcz łakną, w spokoju, jak pszczoła miodu. Ona nie posiada nic i tak naprawdę no nie wiemy, czemu ma myśli, żeby pozbyć się dziecka, bo bardzo je kocha. I tu jest dla nas taka, wiecie, dwuznaczność. Tak naprawdę musimy się wgłębić w książkę dalej, żeby dowiedzieć się, dlaczego chcę i tak, i tak zrobić, i, i tak naprawdę, co im tu grozi. Powiem Wam, że każda scena jest tu przedstawiona bardzo tajemniczo, a koniec jest tym, co byśmy tak naprawdę chcieli tu zobaczyć. Książka bardzo mi się podobała. I może zbyt późno to mówię, ale jest to serii tych o mafii, ale w zupełnie innym kierunku, zupełnie inaczej rozbudowana. I jak ja niezbyt przepadam za książkami z mafią, tak to mogę wam bardzo, bardzo polecić. Też to jest bardziej obyczajówka, ale no jednak jest ten on. Więc wiecie, może się tu dziać naprawdę wszystko. Mi się książka mega podobała, przeleciałam przez nią jak, jak ten dzień. Ledwo się zaczął, się skończył. Tak samo ta książka, ale też się o niej długo myśli. Przemyśla się te wszystkie sprawy, które się działy, i takie małe zastanowienie, z kim się zadajesz w życiu. Uważaj, bo naprawdę może się coś źle skończyć. Także książkę wam mega polecam, żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.